Witamy w Poznaniu na Innowatorium Łukasiewicza, największym w Polsce wydarzeniu B plus R. Dzisiaj na Innowatorium w Poznaniu spotyka się ponad 1000 osób. Jakie mamy oczekiwania? Moje osobiste? Chciałbym, żeby narodziło się z tego spotkania 5 projektów. 5 projektów ze swoim celem, ze swoim budżetem, ze swoim harmonogramem. Demo Day jest bardzo ważną imprezą, inicjatywą w sieci badawczej Łukasiewicz. Stąd też docenienie jej znaczenia na naszej najważniejszej imprezie, czyli Innowatorium. Naszą nagrodę publiczności otrzymuje zespół. W tym roku łączymy te dwa wydarzenia po to, aby pokazać nasze najlepsze technologie, naszych najlepszych ludzi i nasze najlepsze inicjatywy komercjalizacyjne. Bezpośrednią korzyścią z bycia tutaj na Innowatorium jest to, że możemy tu spotkać ludzi. Ludzi, którzy kreują nowe innowacyjne projekty, porozmawiać o nowych przedsięwzięciach. Możemy spotkać się tu z przedstawicielami biznesu, z przedstawicielami nauki i skonfrontować tak naprawdę nasze założenia odnośnie konkretnego projektu, jak go zrealizować, umówić się na kolejne spotkania i zrobić ten pierwszy fundamentalny krok, aby połączyć siły ze świata nauki, świata biznesu, świata sektora publicznego. Świat nauki jest bardzo ważny dla polskiej gospodarki. To właśnie świat nauki, biorąc pod uwagę to, co w tej chwili jest najważniejsze w gospodarce globalnej, to są innowacje, tak? I jeżeli chcemy być konkurencyjną gospodarką dla świata, musimy być gospodarką innowacyjną. Gospodarki innowacyjnej nie zbudujemy bez świata nauki, bez wsparcia, bez badań, bez rozwoju. Dzisiaj zaskoczyło mnie to, że mamy możliwość wypowiedzi o współpracy z siecią badawczą Łukasiewicz w ramach takiej cichej konferencji ze słuchawkami. Bardzo ciekawa propozycja. Jako przedsiębiorcy możemy po pierwsze nawiązać kontakty, po drugie poznać badawcze możliwości instytutów, a komercjalizacja, która przyświeca sieci badawczej Łukasiewicz, bardzo wpasowuje się w naszą działalność, działalność przedsiębiorców. Rola naukowców w zielonej transformacji jest ewidentna. Dziś podczas Innowatorium 23 wielokrotnie podkreślona przez zarówno naszych gości, partnerów biznesowych, jak i panelistów, czy firma pozostanie w łańcuchach wartości, czy otrzyma kapitał, czy będzie wdrażała zmiany i ograniczała swój ślad węglowy, od tego zależy de facto jej przyszłość.